Szanowni państwo, witam bardzo serdecznie na tej konferencji prasowej po posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju dotyczącej planu przygotowanego przez pana premiera Morawieckiego. Całe spotkanie trwało kilka godzin. Po pierwsze, dziękuję panu premierowi za tą prezentację, którą przedstawił. Dziękuję za wszystkie głosy w dyskusji, które były, dyskusja była bardzo ciekawa. Oczywiście miała ona formułę otwartą wśród uczestników, w związku z czym były zarówno głosy wspierające plan, jak i głosy krytyczne. Jedna rzecz, proszę Państwa, z mojego punktu widzenia najistotniejsza, ponieważ ja jako prezydent Rzeczypospolitej do tego planu odpowiedzialnego rozwoju Polski i naprawy Rzeczypospolitej pod tym względem gospodarczym rzeczywiście przywiązuję ogromne znaczenie. Wierzę w to, że tą dźwignię rozwojową, jaką ma być ten plan, uda się stworzyć i tutaj rzecz najcenniejsza otóż chcę jasno powiedzieć nie było takich głosów z żadnej strony które tą inicjatywę i ten projekt w sposób zdecydowany oceniałyby krytycznie oczywiście były głosy w szczegółach przedstawiające inne możliwości czy też zastrzeżenia natomiast generalnie podkreślano że Strategiczny Plan Rozwoju Gospodarczego jest czymś niezwykle ważnym i potrzebnym. Podkreślano, że jest to tak naprawdę pierwszy strategiczny plan rozwojowy dla polskiej gospodarki przygotowany od 2005 roku, kiedy to rządowe Centrum Studiów Strategicznych taki plan przygotowało. Ja mam nadzieję, że to jest inicjatywa o charakterze wręcz historycznym. To znaczy, ja wierzę w to głęboko, że ten plan przy jego dobrej, sprawnej realizacji przez pana premiera. Jako tego głównego prowadzącego i polski rząd, przyczyni się rzeczywiście do istotnej zmiany w naszym kraju, której zasadniczym celem, ja chcę to bardzo mocno podkreślić, jest poprawa jakości życia Polaków. Bo plan nie jest tworzony dla gospodarki. Plan jest przede wszystkim tworzony dla obywateli. Z mojego punktu widzenia, to jest rzecz najistotniejsza. Ja to zresztą podkreślałem na wstępie do dzisiejszej dyskusji. Myślę, że to jest dyskusja pierwsza. Mówiliśmy o tym, że. Szczegółowa strategia dotycząca realizacji tego planu jest cały czas w przygotowaniu. Pan premier razem ze współpracownikami w tej chwili nad nią pracuje. Wierzę w to, że także te głosy w dzisiejszej dyskusji przyczynią się do wprowadzenia pewnych korekt czy też nowych przemyśleń w tych kwestiach, które są przez Państwa opracowywane. Wierzę także w to, że to było pierwsze spotkanie. Powtarzam jeszcze raz, ważne, bo prezentacja na dużym forum, jednak gospodarczym, jeżeli chodzi o ekspertów. Natomiast, proszę Państwa, najważniejsze jest wdrożenie tego i to, że, powtarzam, dyskusja pierwsza, ale mam nadzieję, że nie ostatnia, że szczegółowo w sekcjach Narodowej Rady Rozwoju debaty na temat poszczególnych elementów tego planu, a plan ma charakter wieloskładnikowy, będą się nadal toczyły. To tyle. Ja jeszcze raz dziękuję Panu Premierowi za tą dzisiejszą prezentację. Wszystkim uczestnikom dziękuję za niezwykle ciekawą dyskusję i wierzę, to tak jak powiedziałem na koniec spotkania Narodowej Rady Rozwoju, że przynajmniej jeden krok naprzód udało nam się dzisiaj zrobić. Przekazuję głos panu premierowi. Forum Narodowej Rady Rozwoju jest niesamowicie ważne i ciekawe również z tego względu, że jest właśnie zróżnicowane geograficznie, ludzie pochodzą z różnych części stron jak i można powiedzieć branżowo. Wartościowe było dla mnie to, że mogłem wysłuchać tylu uwag, tylu uwag krytycznych, krytycznych przez małe K muszę powiedzieć, nie było żadnych poważnych jakiś uwag czy zastrzeżeń. Właściwie każdy czuje chyba, że jesteśmy na takim trochę zakręcie historii swoistym, na którym gdzieś trzeba znaleźć nową drogę rozwoju, bo ta droga, którą do tej pory szliśmy czy polska gospodarka, którą przeszła przez ostatnie 27 lat, ona nie bardzo może być kontynuowana. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za życzliwe przyjęcie planu przez Was, wszystkich również i proszę o słowa konstruktywnej krytyki, bo na pewno nie jest łatwo budować nowe ścieżki gospodarcze, ale musimy to robić, bo chcemy być wśród najlepszych albo wyprzedzić najlepszych tego świata i temu ten Plan odpowiedzialnego rozwoju miał służyć, a dzisiejsze spotkanie na pewno do tego się mocno przysłużyło, za co jeszcze raz dziękuję.